Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym dniu. Sorry za taki trochę ochrypnięty głos, ale po pierwsze jest rano, a po drugie w dalszym ciągu coś mnie trzyma. Także takim słodkim widokiem witamy się z Wami. Maleństwo pojadło, pobiegało i padło. O, cicho. Chyba nie tak do końca. O nie. To już nie ma o czym rozmawiać. To już jest po prostu. Idzie spać, kukula. Idzie spać, tak? Kukula mi dzisiaj zażarła w nocy masażer do twarzy. To nie ty? Aha, to chyba Matylda se robiła facelifting. Żeby jej fafle za bardzo nie opadały, wiesz? Ty za młoda jeszcze jesteś. No w każdym razie gumka ucierpiała. Także muszę już zacząć gdzieś wyżej kłaść, bo ona już ma zasięg coraz lepszy. Także tak. Ktoś sobie robił masaż pyska, tylko jeszcze nie wiadomo kto. Koko nic nie wie w temacie. Ona jest po prostu niekumata. O, jakie dwie pastereczki. Koko już coraz odważniejsza. Koko z tyłu się nie wącha, bo ci kopnie. Patrzcie jaka. Ale jak ona wie, że idzie do Alwina, bo Alwin się normalnie boi. Patrzcie jak go prowadzi pasterka mała. Kto to jest taką pastereczką malutką? Widzisz, Mati? Ale se wychowałaś pomocnika. Mati zaspana, taka wyrwana, mówi, matko. Gdzie ty mnie tu budzisz? Widzisz, Mati, jak ona nam tu pomaga? Patrz, jak prowadzi wszystkich dzielnie. Jeszcze muszę iść koty wypuścić. O nich zapomniałam. No, jeszcze kotki trzeba wypuścić. Ty stoisz i pilnujesz, czy Koko dobrze pracuje. A Koko już tam coś kopie. Dobra, słuchajcie. Planowałam inaczej, ale wyszło inaczej. Rozsiądźcie się wygodnie. Ja już wygodnie siedzę. Jestem oświetlona prosto w oczy, żeby Wam się lepiej patrzyło. Nagrywamy Q&A. Miał być vlog, ale jednak z vlogu nic nie będzie. Po prostu brakło mi czasu, a Q&A i tak miałam nagrać, i tak miałam nagrać, więc lecimy. Odpaliłam sobie tutaj na komputerze filmik z Waszymi komentarzami. I lecimy. Jak spędzamy święta w tym roku? Słuchajcie, od 13 lat święta spędzamy dokładnie tak samo. Odkąd mieszkamy tutaj, czyli na wsi, odkąd mamy duży dom, a mamy też dużą rodzinę, tak wszyscy są na święta u nas. Czy to Boże Narodzenie, czy to jest Wielkanoc, czy to wszystkie inne imprezy, zawsze odbywa się to u nas, ze względu na to, że nasza rodzina jest ogólnie bardzo duża. No i tak naprawdę nigdzie się nie mieścimy, prawda? Także święta odbywają się u nas. Skąd miłość do alpak? Wiecie co? To jest w ogóle historia, która była już przeze mnie opowiadana tysiące razy, bo niemalże każdy, kto mnie znał, poznał, kto widział alpaki, pytał: pani Marto, ale skąd to tak? Słuchajcie, moja fascynacja zaczęła się od wielbłąda. A tak naprawdę alpaki to są zwierzęta wielbłądowate. I wyobraźcie sobie, że zawsze mnie fascynował wielbłąd, ten jego kształt pyska i tak dalej. No ale posiadanie wielbłąda, jakbym się nie starała, to by mi nie wyszło. I całkiem przypadkiem lata temu, siedząc w pracy, już taka wiecie, znudzona, zmęczona, trafiłam na alpaki. I jak trafiłam na alpaki, to dostałam takiego strzała w łeb, że ja już wtedy, w tamtym momencie, słuchajcie, wiedziałam, że je będę miała.
Jeszcze nie wiedziałam jak, jeszcze nie wiedziałam kiedy, jeszcze mieszkałam w mieście, ale ja już wtedy wiedziałam, że ja je będę miała. No i od 8 lat jestem szczęśliwą posiadaczką alpak, także, a w zasadzie to już chyba nawet 9, jakby to tak dokładnie policzył. No ale powiedzmy, że 8, także marzenia się spełniają, słuchajcie. Warto wierzyć, warto marzyć, warto chcieć. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczę, bo tu tych komentarzy jest bardzo dużo. No nie, słuchajcie, jest ok, jest w porządku. Co Cię skłoniło do nagrywania? Do nagrywania to ja się, dziewczyny, już czaiłam jeszcze ze 2 lata przed koronnym. Ale zawsze miałam jakieś takie pohamowanie. Po prostu się wstydziłam. Naprawdę bardzo się wstydziłam. Ale z drugiej strony zawsze mnie gdzieś ciągło przed kamerę. Odkąd pamiętam, ja zawsze lubiałam być i z tej strony nagrywającego, i z tej strony osoby będącej nagrywaną. Dlatego ja robiłam kilka prób, kilka vlogów nawet nagrałam, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, bo oczywiście mój wewnętrzny krytyk był silniejszy, prawda? Zawsze coś było nie tak, zawsze coś było nie tak, jakbym chciała i zawsze znalazłam coś, do czego się przyczepiłam. Aż w końcu jadąc do pracy, bo pierwszego vloga nagrałam właśnie w drodze do pracy. Oczywiście jak dzisiaj patrzę na tego vloga, no to wiecie, wiele bym tam zmieniła. Ale jest na kanale i nigdy go nie usunę, dopóki będę prowadziła ten kanał, bo to było coś, od czego wszystko się zaczęło. I tak naprawdę jedynej rzeczy, której żałuję do tej pory, jeżeli chodzi o YouTube, to jest to, że ja tego nie zaczęłam kilka lat wcześniej. Naprawdę. Uwierzcie mi, że tego bardzo żałuję, bo uważam, że to był po prostu stracony czas. Jakie plany na wakacje na ten rok? Żadnych. Naprawdę żadnych. Mamy w tym roku w maju wesele naszego najstarszego syna, więc powiem Wam szczerze, że chyba wakacji w tym roku nie będzie. A bynajmniej nie mamy jeszcze nic kupionego, za niczym się jeszcze nie oglądaliśmy. Zobaczymy, jak ogarniemy finanse, jak ogarniemy to wszystko. I jeżeli coś będzie, to naprawdę będzie to chyba pierwszy raz w życiu na takie absolutne last minute. I wtedy Was poinformuję w ostatniej chwili, bo naprawdę z ręką na sercu nic nie planujemy. Miała być Dominikana, no ale niestety Dominikany w tym roku nie będzie, może się uda w przyszłym, zobaczymy. Chociaż też nie planuję, bo wiecie jak to jest z tymi planami, ale nie wiem. Nie wiem, ja będę zadowolona, jak się zadowolona i szczęśliwa, jak się uda chociaż na tydzień gdzieś pojechać, ale na razie jeszcze żadnych wakacyjnych planów nie ma. Jakie cechy charakteru, wyglądu w sobie lubisz, a które nie do końca Ci pasują? Co mi nie pasuje? Co bym zmieniła, jeżeli mogłabym zmienić? Chciałabym być niższa. Na pewno. Chciałabym być niższa. Wiadomo, chudsza, ładniejsza. Jeżeli chodzi o charakter, czego w sobie nie lubię, roztrząsania włosa na dwoje, troje, czy jak to się mówi. Nie lubię tego swojego wewnętrznego krytyka, który zawsze gdzieś tam się przewijał, chociaż powiem Wam, że teraz to on już i tak dostał takie kołki na głowę ode mnie, bo bywało tak, że on niejedno w życiu mi, no właśnie nawet z tym nagrywaniem na YouTube'a. Gdyby nie ten wewnętrzny krytyk, ja już dawno bym na tym YouTubie była. Ale ja zawsze potrafiłam znaleźć dziurę w całym. Zawsze coś mi nie pasowało. Zawsze byłam taka ostrożna, zapobiegawcza. Ale słuchajcie, to od 2-3 lat się zmieniło diametralnie. Ja się tak zmieniłam, że czasami to aż sama sobie się dziwię. Po prostu nie przejmuję się tym, co nie jest warte mojego przejmowania. Nie otaczam się ludźmi, którzy mnie jakkolwiek po prostu wybijają z mojego rytmu. Zmieniłam bardzo, bardzo wiele. Dużo bardziej poszłam w ten swój świat zwierzęcy, w którym jest mi mega dobrze.
nie mam takich, wiecie, pustych znajomości, które kiedyś bardzo mnie angażowały i nic z nich nie wynosiłam, oprócz tego, że byłam poddenerwowana, bo wiecznie był jakiś problem niepotrzebny, to były znajomości nic nie wnoszące. Na dzień dzisiejszy nie mam takich znajomości, otaczam się tylko tymi ludźmi, którymi chcę, oby tak dalej. Poczekajcie. Jaki był Twój pierwszy pupil, od którego zaczęła się Twoja miłość? To znaczy tak, pierwszego to nawet nie bardzo pamiętam, bo ja jestem od urodzenia wychowana z psem, z kotem, ze zwierzakami. Ale pierwszy mój taki, pierwszy mój wymarzony, ukochany pies, to był owczarek niemiecki długowłosy, to była moja kochana Wandzia, która była najcudowniejszym psem na świecie. To był taki psi anioł. Będę kochała tego psa do końca życia miłością nieskończoną, bo to był pies, który po prostu... No, zresztą jak wszystkie moje psy, nie wiem czemu ja to tak mówię, no przecież wiecie co, pierwszy, kochałam bardzo Lenkę i Bisa, przecież z Leną to my w ogóle walczyłyśmy, w ogóle z Wandzią i z Leną przecierałyśmy szlaki dogoterapii. Wandzia jako owczarek niemiecki wkroczyła, słuchajcie, ze mną do dogoterapii i była po prostu psem idealnym. Gdzie nie jeden by się pukał w głowę, Boże, owczarek niemiecki, to są bardzo mądre psy, to są psy tropiące ludzi, znajdujące ludzi, ale i do dogoterapii też się nadają. Zresztą Wandzia to była po prostu pies o wielkim sercu i no w ogóle Wandzia, ale no wiecie co, ja chyba nawet nie potrafię tak odpowiedzieć, bo to tak zabrzmiało, jakbym tego kochała bardziej, tego mniej. Nie, każdego kochałam inaczej, ale każdego równie mocno. I każdy był dla mnie bardzo ważny. I powiem Wam, że nawet teraz, jak sobie tak wracam myślami, no, nigdy mi chyba nie przejdzie. Wiecie, zawsze będę za nimi tęsknić. Pamiętam, jak jeszcze żyły, jak jeszcze nie przeżyłam ani jednej straty swojego zwierzaka, to zawsze myślałam sobie, nieraz nawet na printu oglądałam i zawsze myślałam sobie, że kiedyś jak mój pies, mój kot odejdzie, to będę miała w domu ogromne takie plakaty z nimi, żeby to była taka pamiątka, żeby miały swoje miejsce, takie wiecie. Nie mogę, co wy, nie mam nawet małego obrazka. Mam wszystko pochowane w tajnej mojej skrytce, w pudełeczku, łącznie z obrożami i tak dalej, z dokumentami, taka wiecie, pamiątka od serducha, ale nie mam nawet plakatu jednego, bo po prostu nie mogę na niego patrzeć, bo mi cały czas serce mięknie, także jak to widać, życie weryfikuje różnie. Teraz mamy Matyldę i Koko i powiem Wam szczerze, niech one żyją 100 lat, bo no, tego się trzymajmy. Jakie są Twoje główne cele w tym roku? Wiesz co, kochana, jak przeczytałam to pytanie, to było jedyne pytanie, nad którym się zastanawiałam. Przysięgam, resztę lecę z automatu, nawet nie myślałam, co będę odpowiadać. Ale na to pytanie się zastanawiałam i powiem Wam, dziewczyny, szczerze, że jedynym celem na ten rok, jaki jest, to jest przetrwać go. Przetrwać go, przeżyć i pójść dalej, bo to jest dla nas ogólnie, rodzinnie, dla mnie indywidualnie, zawodowo, pod każdym względem tak trudny rok. Jest tak wiele nowych projektów, nowych rzeczy, jeszcze starych, które się ciągną za nami, więc jedyne założenie na ten rok to naprawdę jest przetrwać go, nie dać się zwariować i otworzyć szampana, czekając na 2025. To jest to. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku i dlaczego? Kochana, ja kocham lato. Pod każdym względem. Ja kocham lato. Dlaczego? Dlatego, że ja nienawidzę marznąć. Zimno mnie boli. Nie widzę nic cudownego w tym białym, które muszę odśnieżać.
I zima podoba mi się tylko na obrazkach bądź filmikach u kogoś, jak siedzi i sobie pije ciepłą herbatkę pod kocykiem, a przez okno pięknie pada śnieżek. Natomiast ja fizycznie nienawidzę zimy, ja zawsze zimą zapadam w tak zwaną hibernację. Ja nie potrafię być kreatywna zimą, nie potrafię działać. Ja po prostu, ja funkcjonuję na baterie słoneczne i uwierzcie mi, że gdy przychodzi jesień, już taka ta, wiecie, brzydka jesień, bo jak jest taka ładna, piękna, słoneczna jesień, to też jest inaczej, ale w momencie, kiedy przychodzi ta taka brzydka jesień i cała zima, ja zapadam w taką hibernację i moje baterie pracują na takim absolutnym minimum. Jest to dla mnie straszny okres, bo ja nie potrafię działać na 100%. Ja naprawdę muszę się motywować, kopać po tyłku. Natomiast kiedy przychodzi wiosna, kiedy przychodzi lato, kiedy tylko wyjdzie słońce, ja odżywam. Ja odżywam, kocham lato, uwielbiam wakacje, uwielbiam się opalać, słońce i w ogóle to jest moja pora roku. Ja zawsze mówię, że bocian się pomylił i powinien mnie zgubić gdzieś w okolicach Hiszpanii, wiecie? Tam to by było idealnie. Także ja jestem 100% zwolenniczką lata. I pewnie, że czasami narzekam, o Jezu, jak mi gorąco, ale ja kocham to gorąco, kocham. Jakie najważniejsze rady dałabyś sobie z przeszłości? No właśnie, dałabym sobie takie rady, jak już tutaj powiedziałam, żeby nie roztrząsać włosa na troje. Przede wszystkim na świecznik wzięłabym takie powiedzenie: mądremu tłumaczyć nie musisz, a głupi i tak nie zrozumie. I to by była taka moja, słuchajcie, myśl przewodnia wszystkiego, bo ja uważam już teraz z perspektywy czasu, że na wiele rzeczy niepotrzebnie straciłam czas, chociaż teraz już tego nie roztrząsam, ale gdybym mogła sobie z przeszłości powiedzieć, to bym powiedziała, jaka ty głupia byłaś, prawda? Trzeba było nie oglądać się za siebie, tylko iść do przodu, działać z podniesioną głową do przodu, mniej się przejmować, przede wszystkim mniej się przejmować. Z wiekiem jestem dużo bardziej asertywna, dużo lepiej mi się żyje z takim podejściem, nie przejmuję się, a tak słuchajcie, ja potrafiłam noce nie spać, bo rozmyślałam, przejmowałam się, gryzłam. Teraz nauczyłam się wypierać pewne rzeczy, niewygodne dla mnie rzeczy nauczyłam się wypierać, i pewnie, że one są, bo one całkiem nie znikną, ale one nie są taką przewodnią myślą. Potrafię troszeczkę inaczej te myśli poukładać. Żyje mi się z tym znacznie wygodniej. Znacznie. Także nie warto tracić czas na rzeczy, które nie mamy wpływu, na rzeczy, które męczą, które zabierają powera, energię życiową. Trzeba iść do przodu i tylko tyle. Czekajcie, bo ja już chyba na wszystko odpowiedziałam. Tak. Tak. To jestem szybka, powiem Wam szczerze. Fajnie. Tak, bo tu mi piszecie, że obraz jest idealny i w ogóle. A nie! Gosia, czy rośnie Ci awokado? Gośka, słuchaj, głupia sprawa. Wiesz co? Awokado nie przetrwało moich wakacji. Jak pojechałam do Grecji, to jedyną rośliną, które ususzyły moje dzieci, było awokado. No, także nie mam awokado i na razie nie mam parcia, żeby je mieć. Bo obawiam się, że, no bo to awokado było strasznym pijakiem, ale powiem Wam, że, a właśnie odnośnie kwiatów, przeglądam swoje rośliny i w tym roku postanowiłam, że część z nich wyautuję, no albo jak same się skończą, to się same skończą, ale zostawiam tylko takie pancerne rośliny, wiecie, żebym nie musiała latać codziennie, podlewać, cudować, kombinować, a nie daj Boże, przestawię, to opadną mu liście i tak dalej. Nie, bo ja uwielbiam przestawiać, uwielbiam zmieniać, uwielbiam sobie aranżować, nie angażować, uwielbiam sobie aranżować
jakoś to swoje otoczenie co chwilę inaczej i takie kwiaty nie mają miejsca bytu w moim domu. Bo ja już tyle kwiatów załatwiłam właśnie przez to przystawianie, no bo nagle mi tu nie pasuje, a to ta doniczka mi do tego nie pasuje, a to to, a to tamto, siamto i owamto. I dlatego stwierdziłam, że w tym roku zostają tylko rośliny te, które przetrwają i które są takie, wiecie, ognioodporne. Gniotce, nie łamiotce, nie do zabicia. Bo właśnie awokado nie przeżyło. Powiem Ci, że byłam tak o to awokado, bo sami wiecie, ile o nie walczyłam, żeby wyrosło. I tak mówię, nie mogliście ususzyć mi czegoś innego, jakiegoś, nie wiem, kwiatka, którego pójdę sobie zaraz i odkupię w pierwszym lepszym markecie. Tylko akurat to awokado nie przetrwało moich wakacji, także Grecja załatwiła awokado. Tak to było właśnie. Brawa za motywację mimo przesilenia. Słuchajcie, wiecie co? Ja Wam powiem, że niejednokrotnie ja nie mam siły już ich naprawdę nagrywać. Ale i tu jest dowód na to, że ja Was nie ściemniam. Ja to po prostu lubię. Ja w momencie, kiedy jestem już taka klapnięta, zmęczona, jakbym usiadła w fotelu, wzięła ten telefon, zaczęła go tutaj scrollować i pewnie bym tak przesiedziała. A jak odpalam tą kamerę, to wiem, że muszę Wam coś powiedzieć, muszę Wam coś pokazać, jakoś tak do Was się po prostu odnieść i to też jest dla mnie takie, no ja to po prostu lubię i powiem Wam, że dlatego to robię codziennie, chociaż nie ukrywam, że czasami kosztuje mnie to sporo, żeby ten film się ukazał, bo wiecie, praca, zwierzaki, zakupy, dom, dzieci, a jeszcze pomimo tego, że ja no nie pokazuję rodziny, nie pokazuje męża, dzieci i pewnych sfer, to oni tu są. Uwierzcie mi, że oni tu są. Ja muszę im poświęcić czas. Ja muszę o nich zadbać i jeszcze muszę się tak nakombinować z nagrywaniem, żeby nagrywać w momencie, kiedy ich nie ma, bo przecież ich nie wygonię z kuchni, bo ja teraz nagrywam, rozumiecie? Chociaż nieraz było. Rób szybciej tą kanapkę, bo chciałam nagrać. Ale na szczęście moje dzieciaki są, słuchajcie, bardzo takie nowoczesne, one bardzo rozumieją i bardzo mi kibicują, pomimo tego, że się nie pokazują, nie chcą się pokazywać, ja to rozumiem, słuchajcie, to jest, chciałam powiedzieć nastolatki, nie, no to są już dorośli ludzie, ale no, dorośli ludzie, których matka sobie nagrywa na YouTubie, prawda, ale oni mimo wszystko mnie wspierają, nieraz jak tu mam jakiś problem z montażem, z kompem, pomagają, ile sił, oglądają. Nawet synowa mnie ogląda, więc słuchajcie, no tak, tak to właśnie jest. Czasami są niejakie problemy. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie. Jeszcze raz zapraszam, jeżeli ktoś nas nie obserwuje na Instagramie, Instagram Alpiland, na TikToku Matylda i Matka, na YouTubie, to już Wam nie muszę polecać. Gdzie jeszcze jestem? No, Facebooka Wam nie polecam, bo tam nie ma co polecać. Także sami widzicie, pełne ręce roboty. Nagram film dla Was, jeszcze muszę jakąś rolkę na Instagram stworzyć. I tak, te media zabierają dużo czasu, ale to nic. Pięknie Wam dziękuję za pytania, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście i oczywiście, jeżeli możecie, łapka w górę i komentarz. Niech ten kanał rośnie.